Siemanko! Macie swoją stronę albo bloga na WordPressie i zastanawialiście się, co by było, gdybyście zmienili w nim motyw? Oczywiście motywów do zmiany motywu na WordPressie może być kilka. Może być to przede wszystkim słaby user experience, czyli po prostu nie podoba wam się wygląd na stronie. Może to być kwestia wydajnościowa, czyli zbyt słabo ładuje wam się strona. Albo może być to kwestia taka, że motyw nie jest dobrze przystosowany do SEO, czyli do optymalizacji wyszukiwarek internetowych. Także czasami taka zmiana motywu może wyjść nam na plus, ale niestety można też wiele rzeczy popsuć po drodze. Także ja wam pokażę na moim przykładzie, jak zmiana motywu na mojej stronie pomogła mi osiągnąć lepsze wyniki w wyszukiwarkach internetowych oraz drastycznie polepszyła mi wydajność. Teraz pokażę wam, co mnie zmotywowało w ogóle do zmiany motywu na stronie. Była to przede wszystkim wydajność. Oraz troszkę UI, ale to jest inna kwestia. Mimo korzystania z wtyczek, które mi tą wydajność miały poprawić, no to jak widzicie na starym motywie tutaj na telefonach mobilnych, wynik na głównej stronie wynosił 47, co jest według mnie osobiście wynikiem tragicznym i prawdopodobnie mocno to wpływało na pozycjonowanie w wyszukiwarkach. Także tutaj na pewno było to do zmiany. Jeśli chodzi o prędkość, niekoniecznie głównej strony, ale tych stron, które się tak naprawdę najbardziej liczą, czyli właśnie prędkość ładowania postów, treści, wpisów w sumie, no to też nie było kolorowo, było to 74 na komórkach oraz 77 na komputerach. Tak więc strona przed zmianami wyglądała w taki sposób. Była ona postawiona na motywie The Gem. Tak jak mówiłem wcześniej, był on dość ciężkim motywem, także no wszystko ładowało się dość opornie, nawet mimo tych wszystkich wtyczek przyspieszających backend i frontend, płatnych zresztą de facto. Także pojedyncze wpisy wyglądały w taki sposób. Tradycyjny wpis na blogu. Także teraz nie dość, że zmieniłem motyw, to przy okazji też ulepszyłem trochę UI, zaraz zresztą zobaczycie, jak to wygląda po zmianach. Wygląda to bardzo podobnie, treść jest praktycznie identyczna, ale no UI jest o wiele ciekawszy, że tak to nazwę. I wpisy na blogu teraz też są troszeczkę lepiej napisane. Nadal treść jest taka sama, ale dodałem też spis treści po prawej stronie, przyklejony spis treści. No i ogólnie wygląda to po prostu bardziej estetycznie. Także jeśli zdecydowałeś się na zmianę motywu na swojej stronie, pokażę wam, jak ja to zrobiłem. Może nie jest to najbardziej optymalny sposób, ale być może zobrazuję wam to, że no nie jest taki hop-siup i trzeba rzeczywiście troszkę się przyłożyć, żeby to zrobić. W jaki sposób ja zabrałem się za zmianę motywu? Nie robiłem tego w chmurze, tylko robiłem to na żywo, także musiałem tutaj otworzyć kopię zapasową. To jest absolutna podstawa, no bo jak się wam coś spieprzy, w moim przypadku no nie było potrzeby przywracania kopii zapasowej, ale ono się zawsze przydaje. Drugim elementem było ustawienie tak zwanego coming soon mode, czyli po prostu ustawienie landing page'a, który informuje osoby, które wchodzą na waszą stronę, no że strona jest po prostu w trakcie prac serwisowych. Nie traci ona wtedy pozycji w wyszukiwarce, tylko po prostu no, informuje naszą osobę odwiedzającą, że coś się na tej stronie dzieje. Trzecim elementem, dla mnie stosunkowo ważnym ze względu na to, że no, mam na swojej stronie kalkulatory zapotrzebowania kalorycznego oraz kalkulator BMI napisany w JavaScripcie, no to było po prostu skopiowanie kodów źródłowych, tych skryptów właśnie, z pliku functions PHP, tak żeby one nigdzie nie zniknęły. No one kryją się w plikach motywu, także w momencie zmiany motywu no po prostu no, musimy ten kod skopiować i wkleić go w plikach nowego motywu. Chyba że korzystacie z jakichś wtyczek, które wam robią to za was, to nie ma takiej potrzeby. No i ostatnim elementem jest już dodanie naszego motywu. W moim przypadku będzie to motyw Cadence, tak jak mówiłem. I według mnie jeden z najlepszych motywów, korzystam z niego teraz na każdej stronie, także nie ma tutaj żadnej większej filozofii. Po prostu klikamy instaluj, włącz. No i teraz w tym momencie mamy wszystko za sobą. Wyczyścimy sobie kaszę tylko. Jak widzicie, moja strona ma już inny motyw. No i fakt faktem, wszystko się spieprzyło, tak jak mówiłem. Także teraz czas na naprawianie naszych błędów. Tu jak widzicie, strona bloga w ogóle nie działa. Kalkulator o dziwo działa, ale prawdopodobnie nie oblicza, no ponieważ nie ma JavaScripta w sobie. Także no niestety, trochę naprawiania będzie. Żeby zobaczyć, czy zmiana motywu rzeczywiście wpłynęła na chociażby pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych, no trzeba troszkę poczekać. Ja dałem sobie na to miesiąc, także po miesiącu po prostu sprawdziłem, czy rzeczywiście po zmianie motywu no wpływ na SEO był pozytywny czy negatywny.
Nie ukrywam, że zmiana motywu nie była prosta, ze względu na to, że po zmianie motywu na ten, powiedzmy, że prostszy, bardziej przystępny, czyli na kadens, którego szczerze bardzo polecam, korzystam z niego teraz na wszystkich moich stronach. No niestety, tamten motyw bazował na Elementorze i to takim zmodyfikowanym Elementorze. Także niestety, jeśli zmieniłem motyw, no to wszystkie elementy na stronie głównej, chociażby elementy w blogach, no one wszystkie się po prostu popsuły. Także dałem sobie okrągły miesiąc na naprawienie tego wszystkiego. Teraz wszystko śmiga. Kalkulator kalorii działa dokładnie tak samo jak wcześniej, ale jest troszkę ulepszony UI-owo. Także wszystko działa przede wszystkim płynnie i szybko, bo na tym mi zależało. Także pokażę wam teraz właśnie Page Speed Insights, jak to wygląda pod względem szybkości. I teraz powiem wam tak, nie korzystam z żadnej wtyczki przyspieszającej stronę, oprócz Light Cache. To jest taka podstawowa, którą po prostu stwierdziłem, że sobie zatrzymam, żeby rzeczywiście tą stronę kaszować. Ale tak jak wcześniej wam pokazywałem te statystyki, no to widzieliście te wyniki. Te wyniki nie były może najgorsze, ale też nie były najlepsze. A teraz, korzystając tylko z jednej wtyczki, no te wyniki są po prostu cudowne. Mimo tego, że stoimy na tym samym hostingu i jest dokładnie taka sama treść, podobny UI, ale jak widzicie, z jedną malutką wtyczką, która polepsza wydajność strony, mamy wydajność 100. No tam było około 70-60, na komórce mamy tutaj 100, na kompie stacjonarnym mamy też 100. Jeśli chodzi o strony blogowe, też zaraz sobie sprawdzimy, jak to wygląda, jeśli chodzi o prędkość. Czy mamy jakieś problemy z wydajnością obecnie? Nie powinno być żadnych problemów. Zaraz się o tym dowiemy. Tak jak mówiłem, wydajność 100 na komórce i wydajność 100 na stacjonarnym. Także czy było warto? No definitywnie tak. Naprawdę szczerze, z całego serca polecam ten motyw. No dobra, ale teraz to, co króliczki lubią najbardziej, czyli wyniki SEO, czyli pozycjonowanie wyszukiwarki Google. No i teraz tak, zakres dat mamy od 28 lutego do 31 marca, czyli ten moment, kiedy jeszcze mieliśmy stronę na starym motywie. No jak widzicie, te liczby nie są powalające, jak widać, to no mamy ten wzrost rzeczywiście. Ja zacząłem wstawiać mniej więcej posty na początku tego roku, powiedzmy, że około lutego, także no ten wzrost był rzeczywiście widoczny, ale pokażę wam, co się stało w momencie, kiedy zmieniłem motyw. Damy sobie teraz ostatnie 28 dni. Tak jak widzicie, tu mamy 250 kliknięć i 8,5 tysiąca liczby wyświetleń, a w ostatnich 28 dniach no mamy praktycznie dwukrotność tego, nie całą dwukrotność, ale no jak widzicie, tutaj się fajnie wszystko rozwinęło, tutaj rzeczywiście pod koniec trochę zwolniło przed nagrywaniem tego filmu, ale no definitywnie widać tutaj progres. Także ta prędkość ładowania strony na pewno ma duże znaczenie, jeśli chodzi o SEO. Jak widzicie, mniej więcej tutaj w tym momencie zmieniłem motyw. Także od tego momentu widać duży wzrost kliknięć i wyświetleń. Także odpowiadając na tytułowe pytanie, zmiana motywu definitywnie pozytywnie wpłynęła na SEO. No wiadomo, nie będzie to na pewno taki wynik w każdym przypadku, ale w moim na pewno była to no, warta zmiana do wprowadzenia i była to zmiana na plus. Mam nadzieję, że ten film zobrazował ci mniej więcej, z czym się je po prostu zmianę motywu na WordPressie, jakie to wiąże ze sobą konsekwencje, czy pozytywne, czy negatywne, no to już zależy od każdego osobnego przypadku. W moim przypadku były to zmiany na lepsze. Przede wszystkim optymalizacja strony na plus pod względem wydajności, optymalizacja wyszukiwarek internetowych, także mimo tego, że musiałem troszeczkę posiedzieć, żeby ponaprawiać niektóre rzeczy, to na pewno było warto. Jeśli zainteresowały Cię takie treści, no to na pewno zasubskrybuj, daj łapę w górę oraz udostępnij ten materiał. Być może kogoś to zainteresuje. Dzięki wielkie i do następnego.